Dobre pytanie w moją stronę skierowane, dlatego że ja mieszkałem w Czechosłowacji i w Czechach i ja dosyć dobrze znam sytuację, która miała miejsce 46-47 lat temu, spalenia Jana Palacha. I też jestem takim entuzjastą tego filmu Agnieszki Holland, Krzew gorejący, który jak gdyby w kulturze masowej przypomina tę sytuację. Widzę olbrzymie podobieństwo. Widzę olbrzymie podobieństwo w dwóch momentach. Po pierwsze, bezradności i protestu takiego człowieka, który pokazuje i chce jak gdyby, że my jesteśmy jako społeczeństwo bezradni w stosunku do jakiejś zaistniałej sytuacji. A z drugiej strony coś, co mnie bardzo niepokoi, to znaczy próba zrobienia z tego człowieka wariata. To w Czechach Służba Bezpieczeństwa próbowała zrobić i Czesi jak gdyby rozumieli, że to był heroiczny czyn, a cała otoczka tamtejszej sytuacji politycznej, no zepchnięcia w niepamięć. I tutaj widzę podobnie, to znaczy, żeby jednak zobaczyć, że posunięcie się, czy podjęcie decyzji przez człowieka do samospalenia ze względu na jakieś wartości, no, wymagają od nas olbrzymiego szacunku i pochylenia się nad tym, jak gdyby, motywem, który doprowadzają człowieka do podjęcia takiej decyzji. Bardzo podobna analogia z Janem Palachem. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.